Złożeniem wiązanek kwiatów pod pomnikiem poświęconym żołnierzom 33. Pułku Piechoty rozpoczęły się w Łomży obchody stulecia Bitwy Warszawskiej i święta Wojska Polskiego. Pamiętamy w szczególności o tych bohaterach. Wspomniałem to już wcześniej w swojej wypowiedzi, że w najbliższym czasie mam taką gorącą nadzieję, że pan minister podpisze decyzję odnośnie przyjęcia tradycji 33. Pułku, tak? Żołnierzy tego pułku. Patrona generała brygady Mariana Stanisława Raganowicza, długoletniego dowódcy jednostki, jak również obchodów święta pułku 14 sierpnia, które było zawsze obchodzone. Jak pamiętacie państwo, to pierwszy batalion remontowy, który tutaj stacjonował jeszcze przed warsztatami technicznymi, również kultywował tradycję 33. Pułku Piechoty i również pielęgnował tradycje związane z obchodami świąt, co ja również swoimi żołnierzami i jako również dowódca garnizonu, osobie z siedzibą w Łomży będę realizował. Pamięć o bohaterach to wyraz naszej wdzięczności, ale także budowanie tożsamości narodowej, powiedział Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego. To szczególny rok, dlatego że łączą się rocznice i stulecie Bitwy Warszawskiej, która obroniła, dała podstawy obrony naszego kraju przed bolszewizmem, ale też Dzień Wojska Polskiego, gdzie chcemy oddawać cześć i hołd żołnierzom 33. Pułku Piechoty, całemu Wojsku Polskiemu, ale również i tutaj lokalnie 33. Pułk Piechoty to nasi bohaterscy żołnierze, którzy walczyli podczas I wojny światowej, podczas obrony ziem polskich przed bolszewikami w 20 roku, ale w 1939 również stanęli na wysokości zadania i oddali życie za naszą ojczyznę, za Łomżę, za ziemię łomżyńską. I dzisiaj stajemy do apelu, chcemy dziękować, uhonorować tych poległych, ale również dziękować naszemu wojsku za rozwój w Łomży, za logistyczny pułk, który tutaj powstał. I chcemy razem świętować Dzień Wojska Polskiego i dziękować naszym żołnierzom. Główna część uroczystości została zorganizowana na terenach sportowych jednostki wojskowej. Po złożeniu meldunku dowódcy uroczystość rozpoczął hymn państwowy i wciągnięcie flagi państwowej na maszt. Dowódca pułku logistycznego, pułkownik Paweł Gałązka, w okolicznościowym przemówieniu przypomniał najważniejsze wydarzenia z najnowszej historii Polski. 15 sierpnia to dzień, w którym obchodzimy święto Wojska Polskiego, ustanowionego dla upamiętnienia szczególnej chwały wojskowego oręża w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, zwanej także Cudem nad Wisłą. To także pamięć o bohaterskiej obronie Łomży przez żołnierzy Batalionu Zapasowego 33. Pułku Piechoty, zwanego Pułkiem Strzelców Kurpiowskich, dowodzonego przez kapitana Mariana Stanisława Raganowicza, dzielnie wspieranego przez społeczeństwo ziemi łomżyńskiej i związany z tym powiedzeniem, nie byłoby cudu nad Wisłą, gdyby nie było cudu nad Narwią. Dokładnie 100 lat temu miała miejsce przełomowa kampania wojny polsko-bolszewickiej z lat 1919-1921. Bitwa warszawska, mająca miejsce w okresie od 13 do 25 sierpnia, była wielkim zwycięstwem Wojska Polskiego, które tocząc ciężkie walki powstrzymywało i ostatecznie zmusiło do szybkiego odwrotu oddziały Armii Czerwonej. Kluczową rolę w Bitwie Warszawskiej odegrał manewr oddziału Wojska Polskiego oskrzydlający Armię Czerwoną, wcześniej opracowany przy walnym udziale szefa sztabu generalnego generała Rozwadowskiego, a przeprowadzony przez naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego. Manewr ten, wyprowadzony z nad rzeki Wieprz 16 sierpnia, przy jednoczesnym związaniu sił bolszewickich na przedpolach Warszawy, był przełomowym momentem
momentem dla strony polskiej, która od czasu zakończenia ofensywy na Kijów pozostawała w odwrocie. Częścią tej operacji były także bitwy o Białystok, Nasielsk czy pod Komarowem. Nie należy zapominać w tym momencie o dowódcy 33 Pułku Piechoty, podpułkowniku Jerzym Sawa-Sawickim, który 14 sierpnia w krytycznym momencie bitwy pod Ossowem przejął dowodzenie nad rozbitym wojskiem i ochotnikami przybyłymi z Warszawy, w tym księdzem Ignacym Skorupką, i osobiście poprowadził kontrnatarcie, które powstrzymało Rosjan przed dalszym marszem na Warszawę, a być może na całą Europę. Życzenia złożyli także przedstawiciele parlamentu i samorządu. Do wielkich wydarzeń z historii naszej ojczyzny nawiązał także ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski. 7 lipca Episkopat Polski, świadomy ogromu zagrożeń, wystosował 3 dramatyczne listy. Pierwszy z nich został skierowany do ówczesnego Ojca Świętego Benedykta XV. Polscy biskupi pisali w nim m.in. Ojcze Święty, jeśli Polska ulegnie nawale bolszewickiej, klęska grozi całemu światu. Nowy potop ją zaleje. Potop mordów, nienawiści, pożogi, bezczeszczenia krzyża. Ojcze Święty, w tej ciężkiej chwili prosimy Cię, módl się za ojczyznę naszą. Drugi list biskupi polscy skierowali do wszystkich katolickich biskupów świata. Był on wołaniem gorącym o pomoc i ratunek dla Polski. Natomiast adresatem trzeciego listu był cały polski naród. W swym orędziu biskupi ukazywali najpierw zbrodnie, jakich dopuszczali się bolszewicy. Biskupi zwracali się następnie z gorącym apelem do wszystkich Polaków. Dajcież ojczyźnie, co z woli Bożej dać jej przynależy. Nie słowem samym, ale czynem stwierdzajcie, że ją miłujecie. Godnymi się stańcie najdroższego daru, wolności przez wasze poświęcenie się dla Polski. Święto Wojska Polskiego było także okazją do wręczenia awansów, odznaczeń i nagród. Ważna jest także codzienna dbałość o miejsca pamięci narodowej. Nasze miasto jest bogate, jeśli chodzi o liczbę miejsc, które są pamiątką wydarzeń historycznych, heroicznej walki o niepodległość, różnych rocznic ważnych dla historii Polski, ale również historii naszego regionu. I władze miejskie starają się dołożyć wszelkie, podejmuje wszelkie działania, żeby te miejsca wyglądały jak najładniej, jak najpiękniej. Więc podejmujemy szereg działań z tych związanych i między innymi działania w tym zakresie podejmuje nasz zakład budżetowy MPGKM. Także z tego bardzo się cieszymy. Do tradycji 33 Pułku Piechoty stacjonującego przed wojną w łomżyńskich Koszarach nawiązuje także Związek Strzelców Kurpiowskich. Dzisiaj o godzinie 9 wraz z panem dowódcą 18 Pułku Logistycznego, panem pułkownikiem Pawłem Gałązką, składaliśmy kwiaty w imieniu ministra obrony narodowej na grobie pułkownika Jerzego Sawy-Sawickiego. To jest szczególny dzień, bo to jest 14, prawda, nie 15 sierpień, ale to właśnie wtedy pan pułkownik Jerzy Sawa-Sawicki poprowadził kontruderzenie w Ossowie i zatrzymał bolszewików właśnie w okopach Ossowa. Chcieliśmy przez ten gest złożenia tej wiązanki kwiatów rano uwidocznić tą postać dla społeczeństwa tutaj miejscowego. Łomża by chciała na pewno też, żeby ten pułk miał nazwę łomżyński, ale z samych takich biograficznych notatek ostatniego dowódcy pułku, tego, który poprowadził ten pułk w walkach we wrześniu, jest on tytułowany jako Pułk Strzelców Kurpiowskich. Dlatego moje stowarzyszenie, Stowarzyszenie Strzelców Kurpiowskich, też utożsamia się z tym pułkiem. Dlatego jesteśmy na tej uroczystości. Uroczystości patriotyczne zakończyła pierwsza brygada, pieśń Wojska Polskiego i defilada.